Witam Cię w nowym roku. To jest ten piękny czas na początku roku, kiedy otwiera się w nas nowa energia, nowe nadzieje, nowe plany, jakaś czysta kartka się przed nami otwiera. I o tej czystej kartce, być może jeszcze nie zapisanej żadnymi planami, chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać. Plan marketingowy. Czy taki posiadasz? Jak znam życie, to 99% osób, które mnie oglądają, tak naprawdę przecząco pokręcą głowę, że no jaki plan marketingowy, no coś tam rzucam na Face'a czy na Insta, coś tam robię, no gdzieś tam się ogłaszam, ale planu marketingowego nie mam. Więc ja jestem za tym, żeby plan marketingowy mieć na cały rok. Uczę tego zresztą w programie Prosperuj jako coach i tworzenie planu marketingowego zawsze jest tym momentem, w którym wchodzimy w tak zwany biznes naprawdę. Kiedy deklarujemy się, że zrobimy bardzo konkretne rzeczy, kiedy realistycznie planujemy, co zrobimy, w jakiej ilości, kiedy wybieramy strategie, które mają nam zadziałać i przynosić klientów systematycznie. Mało tego, dobry plan marketingowy powinien również posiadać tak zwaną konwersję, mieć tą linijkę z konwersją. Ilu klientów chcesz w danym miesiącu mieć i skąd oni przyjdą tak naprawdę? Czyli jakie strategie marketingowe będziesz stosować i na co liczysz ze strony tych strategii? Jeżeli to są strategie, które mają ci pozyskiwać klientów, to ilu klientów powinny ci pozyskać? Kiedy są robione, w jakiej ilości, albo w jakim czasie, albo jak intensywnie i tak dalej. Jeżeli chcesz być coachem, naprawdę, czyli coachem, który traktuje swój biznes poważnie i coaching poważnie, to bardzo zapraszam Cię do tego, żeby plan marketingowy sobie stworzyć. Po to, żeby mieć od siebie oczekiwania, ilu klientów chcesz zdobyć. Żeby móc później również sprawdzić, jak te strategie, które wykonuję powiedzmy przez miesiąc czy dwa, jak one działają. Czy rzeczywiście mam tą konwersję, czy jej nie mam? Czy to są nieodpowiednie strategie, czy nieodpowiednie je wykonuję? Plan marketingowy stawia cię na zupełnie innym poziomie mentalnym do twojego biznesu. Plan marketingowy każe ci się zadeklarować, co będziesz robić, zadeklarować, jakich efektów się z tego spodziewasz i jesteś bardzo rozliczalna z tego, co wcale nie znaczy, że wszystko pójdzie gładko i wszystko pójdzie dokładnie według planu. Ale plan pyta cię o twoje założenia, co działa, w jaki sposób, i jak to wygląda, kiedy działa? Kiedy robisz plan marketingowy na cały rok, to stajesz do tego biznesu poważnie. Przestaje to być taką zabawą. No to zobaczymy, jak pójdzie. Gdzieś tam coś wrzucę, coś powiem. Zobaczymy, czy przyjdą klienci. Tylko to jest konkretnie, co ja zrobię, żeby ten biznes mieć. Wielu coachów, z którymi współpracuję przy tworzeniu planu marketingowego, mówią: no tak, no to teraz zabawa się skończyła. W pewnym sensie tak. Traktowanie coachingu dla zabawy się kończy wtedy, ale zabawa się nie skończyła. Zabawa się właśnie wtedy zaczyna. Zaczyna się zabawa na poważnie, na robienie czegoś, co ma dać ci konkretne rezultaty. Takim przesłaniem właśnie postanowiłam powitać cię w ten nowy rok, żeby nasza energia podwyższona, nasze nadzieje, nasze plany i marzenia mogły się zrealizować.